Witam. Dzisiaj pokażę Wam, jak przygotować prostą i łatwą potrawę, którą możemy zjeść jako deser albo na kolację, na śniadanie, jako odrębną potrawę. Będą to jabłka w ciście. Co do tego jest potrzebne? 20 tego mąki pszennej, 100 ml wody chłodnej przegotowanej, 100 ml oleju, proszek do pieczenia i cynamon. Przystępujemy do działania. Do tej mąki wsypuję łyżeczkę proszku do pieczenia. Łyżeczkę proszku do pieczenia. O, trochę się mało mi nabrało, to jeszcze troszeczkę wezmę, żeby to taka była łyżeczka jak trzeba. Łyżeczka proszku do pieczenia jest. Przemieszamy. O. I teraz wlejemy, robię zagłębienie. Wlewam 100 ml oleju. O. Leciutko przemieszam. Lekko przemieszam, leciutko, leciutko, leciutko. O, jeszcze na chwilę Wam zniknę z pola widzenia, bo muszę wziąć sól, o której zapomniałem. Odrobina soli. Niedużo, szczypta. I pomału wlewam 100 ml wody. Pomalutko. O, pomalutku dolewam i wyrabiam ciasto. I teraz muszę po prostu wyrobić takie elastyczne ciasto i odstawić na 15 minut, żeby sobie odpoczęło. Ciasto już mam wyrobione. Odkładam je na 15 minut, żeby odpoczęło. I teraz szykuję jabłka do naszych placuszków. Jabłka kroję na pół. Muszę tu wydrążyć gniazda nasienne. O. Wycinam gniazda nasienne. O. I po prostu kroję je na niezbyt cienkie plastry. Plastry takie, żeby były dosyć grube. Trochę mi to ucieka, ale sobie poradzę. O, plastry z jabłek już mam przygotowane i dobrze je posypać troszeczkę cynamonem, zanim je użyjemy do tych placuszków. O, popuszczamy delikatnie cynamonem i odstawiamy również na bok. I teraz czekam te 15 minut i będę rozwałkowywał ciasto. I w następnym etapie już będę szykował placuszki do smażenia. Placuszki będą smażone na patelni, na złocisty kolor, jedna, druga strona. Na talerz oprószone cukrem pudrem, gotowe do spożycia. Ciasto już podzieliłem na pół, 15 minut minęło. Deska posypana, stolnica mąką. O, i rozwałkowujemy te ciasto cienko. Mamy już pierwszą część rozwałkowaną i szklanką kroję takie krążki. O. Takie krążeczki tu sobie odkładam. O. I te wszystkie ciasto, które tutaj mam, po prostu muszę cienko rozwałkować i wyciąć szklanką krążki. I jak już wytnę te wszystkie krążki, to przystąpię do następnego etapu wykonywania naszych placuszków. I przystępuję teraz do wykonywania dalszego etapu naszych placuszków. Wycięte z ciasta krążek, na to kładę plaster jabłka posypany cynamonem i biorę drugim krążkiem, przykrywam. O. I teraz leciutko te brzegi sklejam. To nie musi być tak dokładnie sklejone. Chodzi o to, żeby te brzegi
przyłapać i placuszek jest. I zobaczcie, i następne. Biorę jabłuszko, plasterek, jabłka i przykrywam drugim krążkiem ciasta. O, i łączę brzegi. O, i już mamy następny placuszek. I tak po kolei wszystkie następne. Jabłuszko, placuszek i łączymy brzegi. Patelnia na ogień, tłuszcz już rozgrzany i teraz placuszki układamy. O. O. Się uparzyłem, ale nic nie szkodzi. O. I teraz obsmażamy na złocisty kolor z obydwu stron. Te wszystkie placuszki, które mam tutaj, oleju niewiele, obsmażam na złocisty kolor. Pruszę cukrem pudrem i są gotowe do jedzenia. Zobaczymy tutaj, jak to już wygląda. O, właśnie, o, to tak pięknie właśnie wygląda. O, przewracam na drugą stronę. O, i druga strona, i już są placuszki gotowe. I tak następne, następne, następne. I już usmażone placuszki z jabłkami. Tak jak wcześniej mówiłem, po usmażeniu opruszone cukrem pudrem, gotowe do spożycia. Potrawa łatwa w wykonaniu, szybko ją można wykonać i smaczna. 20 deko mąki, 100 ml oleju, 100 ml chłodnej wody, łyżeczka proszku do pieczenia, dwa jabłuszka pokrojone w platry, nie za cienkie, opruszone cynamonem, rozwałkowane ciasto na desce, wykrojone szklanką. Na jednych placuszkach układamy ciasto, przykrywamy drugim ciastem, smażymy cukier puder i mamy pyszne placuszki na kolację, ewentualnie na śniadanie. Do usłyszenia.